Witam w naszym cyklu Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem. Mamy jesień, bogactwo liści, owoców, gałązek, długie wieczory, więc przy tej okazji zaproponuję, jak można zrobić jesienny lampion z dostępnych, uzbieranych darów jesieni. No to zaczynamy. Przygotowany słoik układamy dookoła liśćmi. Mogą być równobarwne, wtedy będzie fajnie wyglądać. I okręcamy dookoła sznurkiem. I tak dookoła. Następny liść. Może jakiś inny kolor, może taki. Już mamy gotowe. Muszę tylko zawiązać sznurek. Nadmiar ucinamy, wszystko co wystaje poza słoik. Teraz wystarczy dowiązać gałązkę. Może takim grubszym sznurek. Będzie fajniejszy efekt. I wiążemy gałązkę. Oprócz tego będzie fajny zapach się roznosił po domu. Można zrobić kokardę lub supełek. I pierwszy lampion gotowy. Przy drugi zrobię z samych żółtych liści. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno po włożeniu w środek świeczki będzie więcej światła się przedostawać. W tej porze roku liście mają piękne barwy, także też warto z tego skorzystać. I wiążemy, żeby nasza kompozycja się nie rozpadła na supełek. Tak. Odcinamy. Tu dla odmiany możemy gałązkę owoców przyczepić. Też wezmę taki grubszy sznurek. Nasze lampiony już są gotowe. Zrobił się piękny nastrój. Przy tej okazji, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ogniem, warto dzieciom przeczytać coś na ten temat i uczulić, jak z ogniem należy się obchodzić. Po prostu poczytać dzieciom bajeczki. A dla dorosłych polecam poezję naszych rodzimych twórców. Dziękuję i do zobaczenia w naszych następnych robótkach.